Cześć, cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku z gry Terraria na kanale Rywik. Dziś pokonamy kolejnego bossa, jednego już chyba z ostatnich, którym jest Empress of Light. Zapraszam wszystkich do oglądania. A więc, Empress of Light to tak naprawdę jest chyba ostatni boss, przepraszam, z którym będziemy walczyć. Empress of Light to taka gigantyczna wróżka, którą przywołuje się po zabiciu jednego z jej motyli. Trochę ich mam, bo sobie wcześniej nafarmiłem. Połapałem siatkę. To są te motyle, już, które kiedyś już gdzieś łapali. Przepraszam, na chwilę. Musiałem sobie tylko trochę kasznąć, dobra. A więc, pryzmatyczna sieciarka to jest właśnie owy motyle, którego kiedyś złapaliśmy. Po jego zabiciu przylatuje do nas Empress of Light, która jest jednym z ostatnich bossów, z którymi będziemy walczyć. Mimo że jest ona bossem, który jest możliwy do pokonania już po planterze, to jednak dropy z niej są jednymi z najlepszych w grze. No dobra, mniejsza o to. Mikstur nie będziemy brać, ale do utrudnienia skorzystamy sobie nie z naszego normalnego solarowego armora, aczkolwiek z armora strzelca. Tak do utrudnienia, albo nawet nie. Ja bym sobie skorzystał ze szurumajtowego pancerza oraz chain guna, ponieważ tymi właśnie owymi brońmi, z tych właśnie owych broni korzysta się zazwyczaj na jego to poziomie, kiedy walczy się z Empress of Light. Chain gun. Gdzieś go miałem na pewno w skrzyni. Tu jest. Dobra. Ile mamy nabojów? Mamy 388 nabojów. Posłowałoby sobie ich trochę dorobić albo kupić. Też dla utrudnienia nie będę strzelał tylko chrolofajtowymi. Skorzystam sobie też ze zwykłych srebrnych nabojów. Ewentualnie i hornowych. Dobra. Chciałbym od ciebie, a nie od ciebie, tylko od ciebie troszeczkę nabojów. Empress of Light jest drugim po Lordzie najcięższym bossem w grze. Na wyższych poziomach trudności na ekspercie, a szczególnie na masterze, jest niekiedy nawet przyrównywana siłowo do niego ze względu na bardzo duże obrażenia, które jest w stanie wybombić na nas. Ihorn. Gdzie ja miałem Ihorn? Tutaj jest. Tu w ogóle jest Jojobak. Wyjął stąd ciebie, kolego. Do akcesoriów to gdzieś tutaj jest wolne miejsce. Dobra. Zróbmy sobie trochę tych nabojów. Strzałka z Ihornu, mi chodzi o naboje. Kula Ihornowa, która zmniejsza pancerz przeciwnika. Dobra. Resztę Ihornu sobie odłóżmy. Naboje mamy. Będziemy mogli sobie już normalnie walczyć. Troszeczkę jest problem z przejdzianym, że ma dość duży rozrzut amunicji. Chociaż widzę, że od najnowszej aktualizacji ma on ten rozrzut trochę i tak mniejszy, więc w sumie nie jest źle. Dobra, my idziemy sobie teraz, w sumie biom, na którym walczymy, jest zupełnie dowolny, aczkolwiek pamiętajcie, żeby Empress of Light pokonywać w nocy. Ponieważ jak sama nazwa wskazuje, cesarzowa światła jest dużo mocniejsza, kiedy ma w pobliżu ciebie dużą ilość właśnie owego światła. Chciałbym pokonać w dzień, a dlaczego zaraz wam powiem. Dobra. Jest 6.42, czekamy sobie do godziny, właśnie do godziny 7.30. Empress of Light w dzień, normalnie ona ma tam chyba, nie wiem, po 70-80 obrażeń, natomiast w dzień jej obrażenia podskakują aż do nieskończoności. Aha, wschodzi krwawy księżyc, ja to mam farta, dobra, to widzimy się jednak za chwilkę. Nastała godzina zero, więc co? Zaraz sobie walczymy z Empress of Light, zjem sobie jeszcze między innymi ciastko, żeby się troszeczkę wzmocnić. Więc tak, używam chain guna, szurmajtowej zbroi, czyli broni na poziomie właśnie Empress of Light. W ostateczności mogę jeszcze użyć SDMG, a tak przy całkowitej ostateczności, jak będę faktycznie w potrzasku. No i co? Chyba zaraz sobie walczymy. Dobra, więc tak. Tu już sobie mam jedną tą, mogę sobie tą tutaj załatwić. Muszkę. Ja trafię. Dobra, jest i ona. Stabilizuje się ona w atakach, które zostały, że tak powiem, stworzą do unikania. W tym przypadku trzeba się zatrzymać z daleka.
Dobra. To też musi być problem. Dobra, dół dookoła. O, też muszę mi zabraknąć amunicji. W razie czego mogę po prostu dobić z SDMG. Co, strzelmy ze SDMG, bo nam amunicji może w końcu braknąć. Ewentualnie możemy strzelać też z tego, wiecie? Ile mam nabojów? Ale nie idzie źle, bałem się, że miałem kilka takie coś dużo gorsze. Może czasami ci robi takie właśnie szarże w naszym kierunku. Oła! Ojoj! Dobra! A, dość to zmieniać jakoś. Zastrzelimy z Kaligana. Widzę, wpadła w drugą formę. Dobra. Nie idzie źle, nie idzie źle. Dobra, padła. No, nie było najgorzej, szczerze mówiąc. Więc tak, to dostaliśmy. Haniebny klejdoskop, czyli prawdopodobnie najlepszy bicz dla przywoływacza. Jest taki jeden, który dropi również w dungeonie. To jest drugi najlepszy. On bardzo dużo, on troszeczkę więcej obrażeń zdaje od tego, ale ten na pewno zdaje aż 20 dodatkowych obrażeń dla przywołanej istoty. Maska, widzę, Empress of Light. No, niech będzie. I dostajesz też coś takiego jak tęczowy kursor. Sprawia, że twój kursor przywidziewa wszystkie kolory tęczy. Czyli mam po prostu tęczowy kursor, jak sami widzicie. Zaczynam się po prostu widzieć, jak widzicie, właśnie zmienia kolorki. Nasz kursor tutaj. I w sumie taki bym sobie chyba zostawił nawet. Podoba mi się, nie mogę powiedzieć, że nie. No i nic, ja sobie ją już tutaj zaraz pokonam. Mogę ją chyba wyrzucić, tą muszkę, tylko nie wiem, jak to się robi. Jak wyrzucić muszkę? A, tak się ją stawia. Aha, dobra, mój dragon już to widzę, zrobił za mnie. Dobra, w końcu też sobie potrenuję troszeczkę jej ataki. Przed tym, jak zaczniemy z nim walczyć w dzień. A dlaczego będziemy z nim walczyć w dzień? Ponieważ, to wam coś powiem, że bardzo szybko traci zdrowie, jak mamy Chaingana z... Aha, to nie jest Chaingan, to jest SDMG. Fajna, że się zamknął, jak się skończy. No i koniec amunicji. Dobra, musimy korzystać z tej wyrzutki naszej. Wow, na zgodnie te uciski. Trochę nam się zdała nawet. Mogę powiedzieć, że nie. No i dobra, padła już. Co tym razem dostaliśmy? Widzę, że też dostaliśmy ten sam bicz. Ostatnio, chyba. Gdzie on jest? Tu jest. Klejdoskop. Ten sam widzę, co ostatnio. Dobra, mniejsza to. Zobaczmy sobie, wyglądają w Westeriuszu, bo tego jeszcze nie pokazywałem. Dobra, gdzie ty jesteś? Tutaj, cesarzowa światła. Ma 70 tysięcy obrażeń, 70 tysięcy punktów wytrzymałości, 80 ataku, 50 obrony. I tak, co można z nim wypaść? Po pierwsze, trofeum, którą też bym chciał sobie zdobyć. Starlight, czyli jeden też z mocniejszych mieczy w grze. Poświata, broń dla maga. Szara godzina, czyli łuk, też jeden z lepszych dla strzelców. Klejdoskop, broń dla przywoływacza. Skrzydło cesarzowe, czyli też jeden z najlepszych w grze, nie licząc tych, które mam na sobie. Pryzmatyczny barwnik, gwiezdna nuta, broń, to jest broń magiczna. Standardowa maska oraz ten kursor. I te wszystkie dropy dropią z niej w nocy. Ale mamy jeden drop, który dropi tylko i wyłącznie w dzień. Jest to Terra Prisma. To jest najlepszy, to jest sprzęt, który przywołuje nam miniony, tak jak nasz Dragon czy... nasz Stardust Dragon, czy innego tego typu miniony. Jest on najpotężniejszym w całym grze, gdyż zdaje aż 109 obrażeń i naprawdę sobie mega dobrze radzi. Ma największy DPS ze wszystkich minionów i to taki naprawdę największy. Ale ma jeden drobną wadę. Dropi ze 100% szansą, ale tylko w dzień. A Empress of Light w czasie dnia
dostaje bardzo potężnego buffa, gdyż jej obrażenia podskakują aż do nieskończoności. No, tak się tylko mówi, że do nieskończoności, gdyż niezależnie od naszej obrony, zawsze giniemy po jednym ataku, którego nie ominiemy. W następnym odcinku chciałbym sobie wykonać owy challenge z pokonaniem jej w dzień i zdobyć Teraprisma. Dlatego też tych muszek sobie dostatecznie dużo przygotowałem. Dobra, ja sobie teraz jeszcze troszeczkę po farmie, kilka razy sobie ją zabiję, gdyż chciałbym sobie jeszcze zdobyć pozostałe itemy, które możemy zdobyć. O, ciacho. Dobra, to więc tak, ja sobie tutaj odkładam te rzeczy. Kleidoskop to bym sobie... gdzie by go tu... Dajmy sobie go tutaj, ten jeden, a ten sobie pójdę sprzedać. Ciekawe, on będzie wart właściwie. Nawet jest za dużo. Dobra. Ja sobie biorę teraz nasz standardowy pancerz solarowy. Zakładamy go na siebie. Nie tak. No i super. I w tym pancerzu faktycznie już będę mógł zacząć walczyć. Nie to, co w tym szurmajtowym. Ale tak jak mówię, jeśli macie pancerz szurmajtowy, to naprawdę to już jest poziom, na którym możecie walczyć. Polecam też właśnie na nią chain gunna, gdyż to jest jedna z najlepszych broni dystansowych. Dobrze właśnie z nią walczyć przy pomocy postaci dystansowych, szczególnie z szurmajtowymi pociskami, by móc się trzymać od niej z daleka. To jest taka, moim zdaniem, najlepsza na nią taktyka. Nie wziąłem ze sobą muszek standardowo, jak zwykle, najważniejszej rzeczy. Także dla testu chciałbym sobie z ciekawości zobaczyć, jak się ją szybko pokonam. Bo jeśli będziemy ją pokonać w dzień, to chciałbym stawiać na to, że walka skończy się w przeciągu 10 sekund i nie zdąży nas ani razu zaatakować. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Na razie, tak jak mówię, ja zdobyłem z niej itemy i na razie będę się uczył już z nią walczyć w dzień. No, widzę, że bardzo szybko pada. W razie czego możemy ją pokonać w przeciągu, nie wiem, no to zrobię kilku sekund. Czasem musimy wytrzymać ten jeden atak, czy ileś tam. Dobra, łuk jeszcze widzę, dostaliśmy. Szara godzina. Tak, i w sumie całkiem fajny łuk, który wystrzelił przy okazji taką jedną potężną strzałę. Dobra, walczę już z ostatnią przesadzową światła. Zaraz pokażę powiem, co wypadło, a czego nie mamy. Zakładam, że będę się chyba podczas walki z nią w dzień będę się chyba postawić na to, że walka skończy się w przeciągu kilku sekund bez mojej większej ingerencji. Bo widzę, że obrażenia zdaje mi naprawdę duże. Już kilkukrotnie udało mi się pokonać bez otrzymywania obrażeń, więc chyba nie będzie źle. Więc tak, to bym sobie posprzedał. To sobie zaczyna być tutaj słabe, to mam. To jest całkiem dobre, co zostawię. To sobie sprzedam. Tych mikstur też nie potrzebuję, aż tyle. To sobie zostawię, kursor też już jeden mam, chociaż w sumie zostawię sobie jeden, też mogę sprzedać to też. Dobra, więc tak, wracam sobie do domu. Ale coś takiego jak prismatyczny barwnik, który wygląda nawet całkiem dziwnie raczej, aniżeli fajnie. Na zbroję bym tego nie założył, co innego może na miniona. Na minionie wyglądał całkiem fajnie, ewentualnie na naszym duszku, którego mamy nad głową. Duszek akurat mi się podoba, wiecie? Duszek akurat mi się podoba z tym barwnikiem, to zostawiamy. A to ewentualnie... Ej, to też mi się podoba, szczerze mówiąc. A to też możemy sobie zostawić. A nasz Dungeon Guardian chyba... Chyba raczej nie, chyba zostaniemy przy tym barwniku. Jeszcze tylko starta Dragona bym sobie zobaczył. No, nie widać dużej różnicy chyba, bo też przy tym. Dobra. Dobra. Więc tak. Po kolei weźmy sobie wszystkie bronie. Tu jeszcze trochę jeden łuk odłożyłem. Tak, tu jest. No to jest tylko ponad przeciętny, ja mam nierealny przy sobie, to mniejsze o to. Czekajcie, gdzieś tu jeszcze była jedna rzecz. Tu jest. Dobra. Więc tak, po kolei. Maskę mamy. Niestety nie udało mi się zdobyć trofea. Dobra, to sobie mogę sprzedać. I chyba to sobie sprzedamy. Dobra. Więc tak, wypadły mi kilka rzeczy.
O dziwo kurs ma tylko 5%, a wypadły mi aż 2. Tej gitarki nie udało mi się zdobyć, a jest całkiem dobra. Szkoda, że jeszcze nie zdropłem. Skrzydeł też nie udało mi się dropnąć. Tylko ten barwnik, 4 bronie podstawowe, kursor, no muszę sobie tę nutę gwiezdną zdobyć i owe skrzydełka. To będę musiał sobie jeszcze tych sieciarek trochę nafarmić. I jakby co, owe sieciarki, zaraz ją pokażę, jest i tutaj. Pryzmatyczna sieciarka, ona występuje na bajkowie, czyli na Halloween i tylko w nocy. Ma dość rzadko, jest dość rzadka, bo aż 3 gwiazdki, ale w ciągu jednej nocy, jak będziecie mieli farta, to może nawet możecie 5 spotkać. Warto sobie ustawić wodną świecę, by zwiększyć ich spawn rate. I pamiętajcie, żeby to robić z dala od zabudowań, gdyż przy zabudowaniach potwory się rzadziej pojawiają, tak samo inne stworzenia. Więc tak. Mamy nierealną szarą godzinę. Jest to po prostu łuk, który ma tam jakieś swoje przebicie i wstrzymuje kilka strzał. Sama strzała zadaje zdecydowanie więcej niż same strzały. Mam przebicie aż 5 uczynków, całkiem nieźle. Nie ma nawet taki spory damage na kilku wrogach. Taki jeden z lepszych łuków. Kleidoskop zwiększa waszą. Jest całkiem szybki i zwiększa wasze obrażenia miniona. 53 obrażenia ma teraz, a bez tego to nie wiem ile w sumie. Bo 53 obrażenia mam chyba domyślnie, wiecie, to chyba będzie działać tylko na żywych przeciwnikach, nie kukłach. Bez względu na poświata, to są takie klejnociki, które się nad nami unoszą. Jeśli będzie wokół nas jakiś cel, to zacznę go po prostu atakować. Mogę wam zaraz zaprezentować, pójdziemy sobie do piekła, tam jest zawsze najwięcej wrogów. To też jest bardzo fajna broń dla maga, na pewno. Zło to jest sporą manę, bo za jedno takie wystrzelenie 4 kryształków zużywa aż 23 punkty many. Tu mam jakiegoś nietoperka, tam jest też nietoperek. No i jakbyście te właśnie kamyczki sobie uderzają w przeciwników, jeśli jakiegoś spotkają na swojej drodze. Ja sobie w ogóle te muszki jeszcze 3 zostawiłem na walkę w dzień, bo boję się, że za pierwszym razem się może nie udać, a za drugim pewnie też, nie znając moje szczęście. Też sobie ich trochę zostawiłem. Dobra. Chociaż wiecie co, w sumie możemy to nagrać podczas jednego odcinka, bo nie ma sensu tego przedłużać. A to też nie jest jakieś niedowale jak trudne. Widzę, że one mają też przebicie, bo zaatakowały tego samego wroga kilkukrotnie i nie znikły. Całkiem fajnie. Dobra. No to chyba zaatakujemy ją sobie właśnie w dzień teraz. Dobra, pamiętajcie, że jeśli chcecie walczyć z Empress of Light w dzień, to stawiajcie tylko i wyłącznie na ilość obrażeń zadawanych, żeby jak najszybciej ją załatwić. To też bym sobie wziął to, żeby zwiększyć ilość obrażeń. Ja mam teraz obrażeń 385 i chyba jeszcze szybkość ataku. Nie, zwiększa szanse na trafienie krytyczne. Dobra. Co jeszcze bierzemy? Chyba nic. Pamiętajcie, że również, że najlepszą zbroją na Empress of Light jest halloweenowa, gdyż daje wam ona możliwość uniknięcia jednego ataku co 30 sekund, a to się bardzo przyda, jeśli chcecie zrobić sobie no-hit, tak zwany. Ja bym sobie założył, ile mam teraz ataku. No trochę mniej, ale nie aż tak, jak można by się pomyśleć. Nadal mam te kilkadziesiąt tysięcy DPS-u. Dobra. W ten sposób możemy ich zawalczyć. Wziąłbym sobie jeszcze starter z Dragona, podwoił i zwiększył przebicie pancerza, tak na wszelki wypadek. Powinniśmy ją praktycznie od razu pokonać, ale tak jak mówię, wziąłem sobie halloweenową zbroję, żeby w razie czego móc ten jeden atak wytrzymać. Dobra. Pamiętajcie również, żeby te motylki wyrzucać na halo, gdyż wszędzie indziej będą wam po prostu znikać. Dobra. Próbujemy. O, widzisz, że tak wystrzeliła gwiazdki, jeden z moich bardzo nielubionych przynajmniej ataków. Dobra, zmienia formę, jest tutaj. Dobra, udało się pokonać, uff. Ej, nie było aż tak źle, szczerze wam powiem. Dostaliśmy ochoczy Teraprism, super. Czemu on się różni od zwykłego Stardust Dragona? Różni się tym, że jest ich kilka. A tam sobie znamy takie właśnie miecze tutaj, na naszych plecach. W zależności od ilości będzie ich ilość różna. Dobra. Przydałbym sobie ją jeszcze raz. Spróbuję jeszcze raz pokonać.
Zadnia też chyba koszta z części z tych silniejszych ataków, mam wrażenie. Pamiętajcie, że również od niej samej możecie otrzymać obrażenia, więc bardzo wam się do niej zbliżać. Kolejny teraz i nawet dostaliśmy skrzydełka, więc super. A, i nie pokazałem jeszcze Starlighta, sorry za to, że go nie pokazałem. Tego miecza, zaraz wam go przedstawię. Widzę, że można zwiększyć szybkość poruszania się używając jej skrzydełek. Właśnie, kiedy lecimy sobie nimi, to lecimy sobie po prostu w taki zwykły sposób, ale klikając już strzałkę w górę zwiększamy naszą szybkość, zaraz to pokażę. Lecimy sobie i używamy przyspieszenia. Nasza prędkość się bardzo zwiększyła. No i wyglądają tak całkiem fajnie, zmieniają sobie kolorki te nasze skrzydła. No, nasze aktualne są nieco mocniejsze, więc z nich bym sobie korzystał. Widzę, że mieczyki sobie naprawdę fajnie radzą. Podoba mi się. Dobra. Przyzwyczajmy sobie jeszcze mi ostatni raz, który będzie w ogóle mocniejszy. To czy to? Dobra, trudno. Dobra, na chwilę się udało. O nie, chyba nie mam na sobie. Nie mam na sobie odporności, więc teraz jeśli dostałem, to padnę od razu. A nie, mam na sobie odporność, nieważne, ładowałem się już. Dobra, nie było ciężko, ale pamiętacie, że ja walczyłem. O, dostałem nowy trofeum, ale miło. Pamiętacie, że ja walczyłem używając Zenifa, czyli walka się dla mnie bardzo szybko skończyła, więc dlatego nie było aż tak ciężko, ale pamiętacie, że wy, grając przeciwko Empress of Light, musicie tych ataków bardzo dużo uniknąć, gdyż jeśli ktoś pokonuje go przed Warlordem i nie ma owej broni, którą ja posiadałem, to może mieć z tym mały problem i musi tych ataków naprawdę dużo wyminąć, a wymijanie ich naprawdę jest dosyć ciężkie. Tak jak mówię, polecam wam halloween zbroję, żebyście mogli pominąć chociaż jeden atak. Przede wszystkim polecam wam ewentualnie, chociaż nie, to już jest endgame'owa zbroja, więc też troszeczkę bez sensu. Polecam wam halloween'ową zbroję oraz tabi, czyli pas, który możemy znaleźć po pokonaniu plantery w dungeonie. Pozwala on na wykonanie zrywu, takiego jak w przypadku zbroi solarowej. Dzięki czemu możemy po prostu szybciej unikać ataki. Polecam też mieć kostur niezgody, chociaż jego farmienie może być ciężkie, ale dzięki przy jego pomocy możemy się teleportować w dowolne miejsce kursorem myszy. Dobra, mamy trofeum cesarzowej światło, to sobie tutaj stawiamy. No i super. Jeszcze muszę wam pokazać ten Starlight. Aha, to bym sobie jeszcze wymienił. Morderczy. Teraz Prisma, najpotężniejszy właśnie minion w całej grze. No, naprawdę mi się całkiem podoba. Ewentualnie bym zdjął z ciebie ten barwnik, bo no właśnie, tych mieczy w ogóle nie widać, jak jest na nich ten barwnik nałożony. Ewentualnie można by nałożyć na nie ten... No właśnie, ten można by na nie nałożyć, wtedy wyglądają te miecze jeszcze fajniej. Tak sobie możemy zostawić tymczasowo. Zróbmy sobie może tak. No, nie mogę już tego więcej widzę schować. Dobra. Ciekaw jestem w ogóle, ile one są w ogóle war. Zakładam, że to jest sporawo. Ile? 25 sztuk złota. Bardzo dobra cena. Tego się spodziewałem i tak powinno być. Starlight ten sobie sprzedajmy. Fajnie, że to jest skrzydełka dropu. Jeszcze kiedyś wam pokażę tą gitarę. Ale na razie... Na razie... Jej nie dropłem i mam... I się już muszki skończyły. Pamiętajcie również, żeby te muszki wypuszczać, tak jak mówiłem, na halo, bo gdzie indziej będą wam po prostu znikać i w ten sposób marnujecie. A biom, na którym walczycie z Empress of Light, nie ma znaczenia. Jeśli już ją przyzwyczaić, to możecie gdzie iść, gdzie wam się podoba. A właśnie, cały czas mu zapominam. Jest Starlight, to jest jeden z lepszych chyba mieczy w grze, jak widzicie. To jest taki Reaper, taka szabla, która mega szybko atakuje, wykonuje takie bardzo szybkie pchnięcia. Jego ataki wynosi no całkiem sporo, bez na poziomie 3000. Pamiętacie, że nie ma, że owy miecz nie ma praktycznie projectile, poza tym, że ma to taki sporowy zasięg. Musi się troszeczkę zbliżyć do przeciwnika, żeby go zaatakować, ale zamiast to dostajecie naprawdę całkiem fajny DPS. To jest też jeden z moich ulubionych mieczy ze względu na szybkość ataku, która jest bardzo satysfakcjonująca. To sobie już odkładamy. No i co? W sumie cieszę się, że udało mi się pokonać tym Empress of Light. Bardzo się bałem, że po prostu nie dam rady jej pokonać w dzień. Ale nie było najgorzej. Pamiętacie, że tak jak mówię, dla mnie to było proste, bo ja miałem Zenif. Nie każdy go ma. I niektórzy mogą mieć z tym po prostu problem. Tak jak mówię, lecicie przede wszystkim akcesoriami w ilość obrażeń i mobilność, żeby móc szybko wymieniać ataki oraz móc dodawać obrażenia jak największe.
Embers of Light to jest w sumie boss przeznaczony głównie dla magów. Jeśli chodzi o dropy, to głównie dla magów oraz dla przywoływaczy. Szczególnie dla przywoływaczy, gdyż przywołuje najlepszą przywołajkę w grze i najlepszy bicz w grze. A to jest całkiem fajna rzecz. Na dodatek te broni magiczne są też całkiem nie najgorsze. Starlight, ten miecz, ten Reaper też jest całkiem spoko dla wojownika, ale to jest jedyna broń dla wojownika, która z niej dropi. Ponadto, no, tak krótki zasięg może troszeczkę odpychać graczy. Trzeba by sobie ewentualnie go przekuć na legendarny, by zwiększyć jego rozmiar ewentualnie. Dzięki czemu zwiększymy też jego zasięg. A łuk też nie jest jakiś wyjątkowy, ale widzę, że... Aha! Jeszcze taka rzecz. Bo właśnie ja teraz, jak widzicie, strzelam mnóstwo ilości tych właśnie mocniejszych pocisków. Wiecie dlaczego? Ponieważ on, ten łuk, przerabia zwykłe strzały na takie właśnie oto... strzały świecące. On też jest całkiem dobrą bronią do przywoływa dla strzelca. Jednak chyba z najlepszych łuków w grze, dorównujący chyba nawet Vortexowi. Gdzieś go tu miałem. Vortexowemu łukowi, ten tutaj. Czekajcie, zamożę sobie nie porównać DPS tych łuków. Dobra, jego DPS aktualnie wynosi, no, tak niecały 1000, a w przypadku owej starej godziny to jest aż, no, 1100-1200. No, te zawsze 200 punktów warsztatów więcej, więc jest nawet lepszy od Vortexowego łuku fantazmy. No, czyli dla strzelca też coś znajdzie na pewno. Na pewno się też właśnie znajdzie coś dla strzelca, ale on, tak jak mówię, jest głównie przeznaczony dla magów oraz dla przywoływaczy, owy boss, Empress of Light. No i co, byłoby chyba wszystko o nim. Nasz ostatni boss, który walczyliśmy. Zostawiam sobie go właśnie dlatego, żeby w dzień móc zdobyć tą teraplizmę, bo mieczyki naprawdę się przydają, świetnie się sprawdzają jako minion. Jeden z moich ulubionych minionów. No nic. Ja już się powoli z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Wpadajcie na Discord, do którego linka w umieściłem w opisie filmu. Komentujcie, gdyż zawsze na wasze komentarze odpowiadam. A mi nie pozostaje nic innego, jak się tylko z wami jak zwykle pożegnać. Mówię, jak to zwykle namawiam. Elo, elo.